Hej kochani, nagrywam wam ten film, ale musicie mi wybaczyć to, że będzie pewnie słychać komputer, bo uploaduję właśnie film inny. No ale trudno. Spisałam sobie taką listę, bo dzisiaj chciałabym przeczyścić trochę szafki i lodówkę, bo jest trochę takich rzeczy, które chciałabym w końcu zużyć. I mam nadzieję, że to wyjdzie. I w pierwszej kolejności spisałam sobie to, co mam, czyli dwa razy tuńczyk, który cały czas mi zalega i jakoś tak nie wyszło jeszcze, żeby go zjeść. Mam mleczko kokosowe, które nawet zapomniałam, że mam. Aha, jeszcze ten mak mielony, miałam coś z tym zrobić. Może jakieś drożdżówki walne. Mam korniszony, tortille, serek kanapkowy, ziemniaki jeszcze mi zalegają, groszek ptysiowy. Nie wiem jeszcze, co z nim zrobię, bo na ten moment nie wymyśliłam nic. Może następnym razem. Mam jajka, mam bieluch paprykowy, Bartek kupował. Makaron, chleb. Chleb wyrasta, ale będzie chleb. Cukier, budyń, siemię lniane, bułka tarta, mąka, fasola, groszek zielony. Takie rzeczy mam. I z tego mi wyszło od razu, powiem wam, z tego, że mam tuńczyk, to i makaron, gdzieś tu pisałam. No nieważne, jest tu makaron też. To od razu wymyśliłam, że mogę z tego zrobić makaron z tuńczykiem, z jednego tuńczyka i dokupić do tego suszone pomidory i oliwki. A jako, że dokupię suszone pomidory, to będę mogła zrobić makaron też z suszonymi pomidorami, fetą, cukinią i kurczakiem. Tylko te trzy rzeczy będę musiała dokupić. Ale w dalszym ciągu będę mogła też, aha, z drugiego tuńczyka jakąś sałatkę sobie walnąć. Potem z ryżu, mleczka kokosowego i kurczaka, kurczak curry. Też trochę rzeczy dokupić, ale to się w końcu zużyje jakoś. Co dalej? Gulasz, ciągnie mnie na gulasz, więc cukinia, papryka, marchewka, którą będę musiała dokupić, też może iść do gulaszu i od razu zużyję te ziemniaki. Więc to mi się wydaje, że plan jest spoko. Z tego mi wyszło, że w sobotę curry, w niedzielę ten makaron z fetą, cukinią i tak dalej, potem gulasz, potem makaron z tuńczykiem i wychodzi tak, że 3 dni z rzędu będzie kurczak czy tam slash indyk. No ale to jest taki, wiecie, wstępny plan, co mogę zużyć. A jak to wyjdzie w praniu, no to różnie to wygląda, bo może się okazać, że w sobotę zrobimy obiad, w niedzielę nam się nie będzie chciało, będziemy jeść jakieś kanapki, czy zamówimy coś, potem w poniedziałek sobie coś zrobimy, we wtorek znowu nam się nie będzie chciało, bo nie będzie kiedy. Ale wiecie, no jakaś taka wstępny plan musi być, żeby wiedzieć, co zużyć i tak dalej. I z tego mi wyszło, że z listy zakupów muszę kupić oliwki, suszone pomidory, fetę, kurczaka, czy tam indyka, marchewkę, kaszę, bo Bartek je gulasz z kaszą i on z ziemniakami nie zje, więc ziemniaki będą dla mnie. Cukinia. I oprócz tego tak do kolacji, do śniadań i tak dalej, no to oczywiście ser żółty, bo jadę do Lidla, więc trzeba zrobić zapas tego sera proteinowego, jogurty, szynkę jakąś, owoce i wydaje mi się, że dobrze by było kupić jeszcze jakieś orzechy. Także tak wygląda mój plan. Jakiś dziwny chłos, mam chyba trochę chrypkę. Biorę to wszystko ze sobą, będę mogła to obczaić. I jeszcze mam taki problem, do czego zużyć oliwki, ale co jakiś czas robimy jakąś pizzę, więc to na pewno zajdzie to raz, a dwa do jakiejś jajecznicy też może iść. Dawno nie jadłam jajek, żadnej jajecznicy, żadnej nic z tych rzeczy, więc w sumie mogłabym w końcu coś takiego zjeść. Także to jest ten plan. Na pewno wszystkiego w Lidlu nie kupię, bo obawiam się o fetę dobrze by było kupić w Awicie, bo co prawda nie feta, ale tam jest serek kanapkowy, on jest bez laktozy, więc myślę, że to sobie kupię jutro albo dzisiaj, jak będzie mi się chciało jeszcze iść do, no, na spacer, nie wiem, nie sądzę, raczej jutro bym musiała to kupić. Ale na przykład suszone pomidory i oliwki, to mi się wydaje, że bardziej w biedrze to dostanę, chociaż zobaczymy, może akurat. I
I co? Czekoladę jeszcze muszę to dopisać, bo wiadomo, że ja to kupię. Nie ma szans, że ja tego nie kupię. No ale tak, to jest taki z grubsza taki plan, więc ogarnę chleb, upiekę chleb i lecę na zakupy. I widzimy się za chwilę. A, dobra, jeszcze zanim zniknę i pójdę na zakupy i ogarnę wszystko, to jeszcze powiem, że tak, że zostało nam tylko jeden karton mleka. Tym razem mamy mleko migdałowe. Trzeba będzie mleko kupić i nie wiem, jak będzie w jakiejś spoko cenie w Lidlu i będę w stanie to unieść, bo Lidl mam kawałek stąd, żeby jakoś dużo tego nie dźwigać, to może wezmę, a jak nie, no to zlecę Bartkowi, żeby kupił przez Barborę, bo też Barborę będziemy niedługo zamawiać, bo nam się woda kończy. I tam płatki owsiane, bo płatki owsiane się kończą też i no pewnie parę rzeczy, no na pewno bielucha bym mu kazała wziąć dla mnie, bezlaktozowego. No i tyle. A z moich obliczeń to w tym tygodniu już poszło 94 plus 19, więc no w mniej niż 100 na pewno się nie zmieszczę w tych zakupach, więc będę musiała pożyczyć tak jakby sobie hajs z przyszłego tygodnia, tak jakby. No i tak się prezentują zakupy i powiem Wam szczerze, że jest mniej rzeczy niż planowałam, ponieważ w ogóle zapłaciłam 96,93, więc no sporo. A nie mam w tym jeszcze ani oliwek, ani suszonych pomidorów, ani fety. Marchewki nie mam, bo była brzydka. A tutaj reszta już wszystko jest. Czyli muszę dokupić raz, dwa, trzy, cztery rzeczy. A już mi się budżet skończył na ten tydzień. Więc będzie zabawnie. Tutaj dorwałam kilo mięsa na promce za 17 zamiast za 23. 24 chyba nawet. Za kilo. Mam śliwki w ramach owoców, 3 kiwi, cukinia była, tutaj 4 jogurty, w zasadzie takie serki. To dla Bartka bardziej, bo ja się muszę zaopatrzyć w jakieś bezlaktozowe albo wegańskie, a tam za bardzo nie było, więc wziąłem tylko te 4. Czekolada, tak jak mówiłam, że wezmę. Wziąłem pietruszkę, bo sobie myślę, że do tego gulaszu jeszcze pietruszkę bym mogła dać. I by było spoko, a ładna była, niedroga, można brać. Orzechy ziemne, orzeszki, uwielbiam. Na szczęście były niesolone, bo jak, no, tak, lepsze niesolone, bo się nie chce tego tyle jeść i nie chce się potem tyle pić i jeść przez to więcej. Tutaj mam, przynajmniej ja tak mam, tutaj mam szynkę. Chciałam jakąś dużą kupić, ale były same takie 80% mięsa, więc nie ma opcji. Tutaj jest 96, więc no glukoza będzie w szynce. To już chyba nie da się tego uniknąć, aczkolwiek no 96% mięsa to już dużo lepiej wygląda, zwłaszcza, że to jest pierś indyka, także to chyba trochę lepiej mi się wydaje. Ser proteinowy na zapas wzięłam 5, tak? Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Pięć wzięłam tym razem. No i co? I tyle. Tutaj się chłodził. Stygnął chlebek. Bardzo pyszny wyszedł. Aż sobie musiałam piętkę zjeść na ciepło z masłem. Także no, no tyle. Powiem Wam, że jestem trochę przerażona cenami, ale no. To jest na zapas, to jest na zapas, to też powiedzmy na zapas, więc i to na zapas, więc no nie jest tak źle. Mogło być gorzej. Jeszcze tak na koniec przypomniało mi się, że zdecydowaliśmy, że jutro będziemy. Ja zdecydowałam, że jutro pojedziemy do moich rodziców na cały dzień, więc w zasadzie przesuną nam się i obiady. I też nie będę miała kiedy jutro skoczyć do tego sklepu, więc zakupy się też przesuną na poniedziałek co najmniej.
Więc w zasadzie przesunie się to na kolejny tydzień mojego budżetu jedzeniowego, więc o tyle mniej przekroczone będzie. Znaczy to tak czy siak wychodzi na to samo, ale jakoś tak mnie to cieszy, że to będzie już jakby liczone do kolejnego tygodnia, więc nie jest tak źle, będzie jakoś to pójdzie. Orzeszki sobie wzięłam już, dobre są. I tym miłym akcentem kończę ten film. Z tego, co sobie liczyłam, to przekroczyłam jakieś 20 zł budżet na ten tydzień, więc na przyszły mam 180, ale że są zapasy, to powinno to pójść w miarę gładko, w miarę dobrze. Taką mam przynajmniej nadzieję. Dziękuję Wam za oglądanie i widzimy się do następnego. Widzimy się w następnym. Tak, tak miało być.